Siemano, jesteśmy w Czarnej Górze, będziemy jeździć i przebraliśmy się za żółwie ninja. No ja mamy, masz na łokciach, nie mamy, mamy ochraniacze. Ja właśnie nie mam na łokciach, trochę bieda, ale mam na kolanach. Mamy ochraniacze i będziemy katować. Ostro katować. Tak. Wyglądamy trochę śmiesznie, nie powiem, że nie, ale tak czasami bywa. No. Czego nie robi się dla bezpieczeństwa. Tam są nasze rowery, które wyglądają, jakby miały zaraz spać. Wypożyczaliśmy w wypożyczalni Sudety Sport. Jakie trasy dzisiaj pojeździmy? A zobaczymy, same najlepsze. Same najlepsze. Same najlepsze. Mamy NS Bikes. Polska marka. Tak, i Kalisy. I Kalisy. Marka słowacka. Słowacka, o. Które możecie zdobyć w sklepie Cool Bike. I tyle. I zapraszamy na tą relację. Elo.
chcielibyście usłyszeć o odcesie Czarnej Górze. Jak się to wszystko zaczęło. O! Kiedyś na rowery i nie chcieli nas puścić na wyciąg. Bo stwierdzili, że tylko paroletniarze mogą jeździć. Był taki stary, zabytkowy, na dwie osoby wyciąg. No i w końcu się udało załatwić, że nas zaczęli wwozić na rowery. No i zaczęliśmy kopać sobie nielegalnie trasy. No i tak się rozpoczęło wszystko tutaj. I teraz mamy tutaj bike park, ale fajnie by było, gdyby był bardziej zadbany. Wniosek, łamcie prawo, bo z tego same pozytywne rzeczy wychodzą. Ty sport, świetna wypożyczalnia do naszego mistrza, no bo tu mamy mistrza Polski w downhillu w 2012 roku, Grzegorza Gaja, wielką osobę, więc sami specjaliści się tylko tym zajmują, też są szkolenia mistrzem Polski, więc zapraszamy. Tak jest, sport. Tak jest, jak szkole mistrze mówią. Nie ma łatwo. Dobra.